dobry kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie. Jesteśmy w totalnym pośpiechu, malutka już sobie stoi w nosidełku. Lili szaleje jak zwykle, dlatego że panowie przyjechali i działają, prężnie działają, także bardzo się cieszę, od razu humor mam lepszy. Tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, dzisiaj cały dzień poza domem, także jedziemy najpierw do lekarza, do mojego doktora, sprawdzić jak to wszystko wygląda po porodzie, a później jedziemy z mamą na hennę pudrową brwi, także jedziecie razem z nami. Niedługo też moje urodziny, więc chcę kupić jakieś balony, trochę ozdób, zamówić ciasto, także słuchajcie, tak dziś będzie wyglądał dzień, więc zabieram was ze sobą oczywiście. Przyjechałyśmy po ciasto, tak jak wam mówiłyśmy, jesteśmy w Fly High Coffee. Przyłapałyście nas. I przyłapałyście nas. Mamy, słuchajcie, najlepsze drożdżóweczki. Mamy białostockie najlepsze drożdżóweczki. Tak, mamy jakiś sernik chałwowy i jakiś torcik z solonym karmelem, także to urodzinowe. No i jeszcze będzie oczywiście tort dla wszystkich, bo to tylko taki przedsmak urodzinowy. A dla całego towarzystwa będzie jakiś tort, pewnie bezowy. Idziemy dalej. Pozdrawiamy! To jest najlepszy moment, jak się idzie z takim... Jaka młoda pani jest! 30! Tak! Mama niesie balony na swoje 30 urodziny. Idziemy dalej. Jaka młodziutka! Jesteśmy już na miejscu, pierwszy raz u Asi w lokalu oficjalnie. Mama już sobie, zobaczcie, to jest mała księżniczka, leży sobie, właśnie zjadła. Mama już ma robione brewki właśnie, tą henną pudrową. Później wskakuję ja i muszę wam powiedzieć, że nie mogę się doczekać, bo to jest dla mnie takie świetne rozwiązanie i super sprawa dla osób, które nie są do końca zdecydowane na zrobienie makijażu permanentnego. Więc to jest fajna sprawa. Później wam powiem na pewno coś więcej, zobaczycie mój efekt końcowy. Ja w tym momencie mam taki ciemny cień na brwiach, ale u mnie brwi są bardzo kłopotliwe, nie lubię ich ogarniać, powiem wam szczerze. Także cieszę się, że dzisiaj zrobimy właśnie tą hennę pudrową i tak wyglądam przed, a później zobaczycie już efekt końcowy. Hej kochani, odzywam się do was tak szybciutko, na chwilkę, na pewno jeszcze później wrócę do was z łazienki, bo chciałam wam powiedzieć o fajnej rzeczy, której Asia mi powiedziała. Mega długi, mega zakręcony dzień, bardzo późno wróciliśmy do domu. Malutka oczywiście, podróżniczka, spisała się na szóstkę. Leoś tutaj zaraz do spania się ładuje. Siedzą sobie razem z Krzyśkiem i zaraz wybierają się do spania. Malutka właśnie zasnęła, ale słuchajcie, ona dzisiaj cały dzień przyspała nam pięknie w samochodzie i u Asi, jak załatwialiśmy sprawy, jak zamawiałam tort, cały czas przepięknie spała. Natomiast teraz mieliśmy taki mały kryzys, bo przez jakieś półtorej godziny płakała, wiecie, chciała być na rączkach, chciała się przytulać. No i teraz Krzysiek ją ululał, pośpiewał jej i właśnie sobie
zasnęła. Także słuchajcie, jestem na chwilkę. Później jeszcze, tak jak mówię, odezwę się do was z łazienki. Zobaczcie, tak wygląda moja henna. Henna pudrowa, która prezentuje się tak. Pokażę wam, zobaczcie, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Są idealne na grubość, mają idealny kształt. Także naprawdę wyglądają świetnie. Takie zawsze chciałam mieć. O, malutka się odzywa, słuchajcie. Krzysiek jeszcze do niej z losiem, szybko zaglądają. Także zawsze takie chciałam mieć. Brwi są idealne. I tak jak mówię, to jest naturalna henna, która około 2 tygodni się utrzymuje na skórze tutaj, a 6 tygodni utrzymuje się sam kolor. Także będziecie mnie obserwować, będziecie mnie widzieć we vlogach, zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy. Jeżeli wytrzyma pięknie ta henna, jeżeli się sprawdzi, no to myślę, że będę ją robiła, ponieważ efekt jest naprawdę wow! Kształt, kolor, wszystko. Asia zrobiła piękny rysunek, pięknie wszystko zmierzyła, sprawdziła. Zobaczcie. Prezentują się tak. No, przepiękne. Bardzo się cieszę. Okej, jeszcze pewnie będziecie pytać, jak dojechałyśmy z tymi balonami. Balony dojechały całe i zdrowe. Wszystko do urodzin ogarnięte, wszystko zorganizowane. Także pełną parą. Myślę, będzie spoko imprezka. Tylko tak jak mówię, słuchajcie, nie będę, nie wiem, czy wam wspominam, nie będę kręciła, nie będę wiecie, nic, żadnych vlogów kręciła, dlatego, że chcę po prostu, żeby to był taki dzień dla mnie. Natomiast pewnie na Insta wrzucę jakieś zdjęcie z moim pięknym balonem z okazji przekroczenia 30 roku życia. Naprawdę, jakoś nie mogę w to uwierzyć, że ta 30 już jest, chociaż powiem wam szczerze, że czuję się mega spełnioną kobietą. W wieku 30 lat osiągnęłam dużo fajnych rzeczy, mam super męża, dwoje wspaniałych dzieci, więc jestem naprawdę z siebie bardzo dumna. Co, kochanie? Nagraj mnie. Nagrać cię? Tak. Na stole? Tak. No i co ty takiego ciekawego? Loś sobie sam spodnie dziś założył. Zobaczcie. Ślicznie. Ale sam, to się liczy. A co ja mam tu nagrywać? Mnie. Jak na stole siedzisz? Tak. Wiesz co, ty tu jesteś gość. Naprawdę. Dobra, jestem z powrotem. O, właśnie, tak stanę. Jestem z powrotem w swoim ulubionym świetle, w którym bardzo niekorzystnie wyglądam. Bardzo wszystko niekorzystnie wygląda. Dobra, dzieciaczki śpią. Ja też już zabieram się za pielęgnację i bye bye do łóżeczka. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi jeszcze o brwi, no to wiadomo, że one zejdą. To jest efekt taki po prostu tylko dzisiejszy, także zdecydowanie te brwi będą jaśniejsze, zdecydowanie na drugi, trzeci, czwarty dzień będą wyglądały o wiele, wiele lepiej. Tak przynajmniej Asia mi powiedziała. Słuchajcie, a co jeszcze wam chciałam powiedzieć, jak byłam u Asi dzisiaj, to już Ewelina wcześniej mi powiedziała, jak byłam na rzęsach i jeszcze w czasie ciąży, a dzisiaj powiedziała mi Asia, że mam mega, 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 mega przesuszoną buzię i bardzo się zdziwiłam, dlatego, że no, mega stawiam ostatnio na pielęgnację twarzy, a tutaj wyszło, że mam przetuszczoną buzię. Myślałam, że to może coś podkład mi szwankuje. Później myślałam, że może beauty blender, ale Asia aż normalnie zrobiła mi dzisiaj takie płatki pod oczy nawilżające, bo powiedziała, że skórę mam mega przysuszoną pod oczami. Pytała mnie, co używam, wiecie, jakie tam produkty. No i ostatnio złapałam się na tym, że bardzo, bardzo, bardzo dawno nie używałam produktów Cetaphilu i tak sobie jakoś kilka dni temu o tym przypomniałam. No i Asia mówi, słuchaj, jeżeli mogłabym ci coś polecić, to polecam ci Cetaphil. To jest po prostu miazga i w kilka dni twoją skórę po prostu postawi na nogi. Mówię, Asia, ja jestem wielką fanką Cetaphilu. Jak wiecie, jeżeli mnie oglądacie, było już kilka filmów na moim kanale, gdzie mówiłam wam, że Cetaphil się u mnie fantastycznie sprawdza, ale ostatnio go, co taka prawda, nie używałam. Mam tyle nowości kosmetycznych, że po prostu Cetaphil stwierdziłam, że nie mam problemu, nie mam przesuszonej buzi, nie ma problemu żadnego, nie używam Cetaphilu. I słuchajcie, Asia mówi, zacznij używać. No i powracam do mojej emulsji micelarnej, do mycia twarzy z Cetaphilu, do cery suchej i wrażliwej. Także to będzie pierwszy krok, który podejmę. A drugi krok to jest ten świetny krem, też już kiedyś wam o nim mówiłam. Lipoaktywny, nawilżający do skóry suchej
i podrażnionej. Także powracam. W ogóle jeszcze Wam nie mówiłam, dostałam ostatnio przesyłkę od Cetaphilu z kolejnymi produktami od nich. Chyba są tam kremy, jest emulsja do mycia twarzy, także będę miała zapas. Także widzicie, bardzo dużo osób chwali Cetaphil. Dzisiaj po prostu przeżyłam szok, kiedy Asia mi powiedziała, żebym zabrała się za serię Cetaphilu, bo mam taką, bardzo lubię i naprawdę wiem, że to mi pomoże. Także od dzisiaj znowu podrążam do swojej pielęgnacji emulsję micelarną i krem z Cetaphilu. Tyle chciałam rzec na sam koniec tego vloga. Dziękuję Wam już serdecznie za to, że jesteście ze mną. Oczywiście zostawcie kciuka, będzie to dla mnie bardzo motywujące, żeby Wam jak najwięcej nagrywać. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Również będzie dla mnie to mega motywacja, żeby vlogów było jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. Dobra, ściskam Was serdecznie. Buziaczki. Pa, pa. Dobranoc.